Podwójny mistrz Polski K1 2021 Mateusz Różak. Dzisiaj w roli trenera. Mateusz, dwóch zawodników już walczyło. Jest dla ciebie Pogali Fighten 22. No i zacznijmy od Piotrka Szczepanka, który dał tutaj pokaz naprawdę. No bo to była walka Dawida z Goliatem, tym razem wygrał Goliat. No tak, tym razem wygrał Goliat. Jestem bardzo dumny z Piotrka, bo co u nas jest najważniejsze, nie wszyscy zawsze wygrywaliśmy, ale nigdy nie zabrakło nam serducha i waleczności i to z tego słynie cała ta zimowa szkoła. I jestem z niego bardzo dumny, bo nie poddał się i naprawdę jeszcze jakby może runda była, to w końcu przeciwnik nawet nie byłby w stanie z własnych sił stać na nogach już ze zmęczenia, bo nie jest gość do zdarcia po prostu. No tak, dało się to wyczuć, więc nie dało się zmotywować Piotrka, żeby jeszcze docisnął w tych końcówkach, gdy Oskar Jabłoński faktycznie już leciał na opara? No też leciał, no na pewno gdzieś brakło, no w tym klinczu, no bardziej, no troszkę za mało Muay Thai było moim zdaniem, nie? Powinien bardziej być wyprostowany, powinien twardziej właśnie gdzieś stanąć, zmęczyć go tym, że twardo przejmuje, no o to chodziło, nie? Jakby stał twardo, nie wszedłby high kick, bo każde gdzieś tam wymknięcie się gdzieś ze swojej gardy, no i wszedł w końcu ten high kick w tym chaosie, no i potem już myślę, że nie będzie nic pamiętał, bo już znam takie klimaty, wiem, że on już nie będzie nic pamiętał z tej walki. Dał z siebie 100%, nawet 120 mi się wydaje. Filip jeszcze rywalizował, walkę ostatecznie przegrał, ale tam kilka wysokich kopnięć zmieści. Tak, i cieszę się, bo bardzo słuchał. Zachodził do lewej strony, miał Mańkuta, to jest chłopak, który też debiutuje i słuchał tego, że ma iść cały czas w lewą stronę, szukać prawego, prostego, prawego high kicka i 3 razy to weszło. No nie było na tyle silne, żeby tam posadzić, ale wierzyłem przez moment nawet, że może usadzić swojego przeciwnika właśnie tym high kickiem. I jak nam mało latów w juniorce i tak dalej, no to pokazali naprawdę bardzo fajną walkę. I no, rzadko kiedy się tak wsadza fajnie high kicki, jeszcze Mańkutowi zachodząc go w lewą stronę w pierwszych swoich walkach, więc z niego też jestem bardzo zadowolony, bo pokazał się z technicznej mocnej strony. Może nie było takiego ferworu tego, co u Piotrka, ale on znowu pokazał się z troszkę z innej technicznej strony dobrze w tej walce. Więc in plus obydwaj zawodnicy, natomiast Mateusz Różak, podwójny mistrz K1, powołanie do kadry Polski, mistrzostwa świata w październiku w planach. Tak, Italia, ponoć, Włochy. Bambino. Będę musiał włosy zapuścić troszeczkę na grzyweczkę do tyłu chyba, żeby tam pojechać. Arek Krupa ci pożyczy, bo chyba ostatnio miał. No właśnie, tak, no troszkę on najmniej łysy jest właśnie z tej całej bandy gangu. Założyciel gangu łysy. No, chociaż założycielem... W planach w ogóle Włochy celujesz gdzieś w tym mistrzostwo świata? Celuję. Są bardzo dla mnie ważne, bo dla mnie spełnienie marzeń jest w ogóle z orłem na piersi, nie kupionym, tylko wywalczonym startować, nie? No nie chcę. No, też pewnie gdzieś wywalczyłeś. Tak, na stoisku, na mistrzostwach Polski w full kontakcie, tak. Znaczy nie, ogólnie nie mam nic do tego, żeby nosić orła kupionego, nie? Ale bardziej chodzi o reprezentowanie tego gdzieś tam na arenie międzynarodowej. Zawsze chciałem wszystko wywalczyć, nie cieszy mnie nic co kupione praktycznie i udało mi się to wywalczyć. Też miałem trochę szczęścia, właśnie we wtorek mam operację przepukliny, której na obu mistrzostwach z nią walczyłem. Cały czas gdzieś tam się z tym borykałem, ale ryzykowałem, bo mówię, że tyle pracy zostało włożone, że grzechem by było nie zaryzykować teraz, bo już bym siedział, patrzył w ścianę i chyba miał depresję, gdybym tego nie zrobił. A teraz no, jestem podwójnym mistrzem Polski. Cieszę się, że w ogóle trenerzy kadry tak mnie dobrze odbierają i pokładają we mnie też jakąś nadzieję. Sam widzę, ile mnóstwo pracy jest jeszcze przede mną. Jestem na początku tej drogi i cieszę się, że mam pokład takiej dopingu u takich ważnych ludzi, nie? Bo to oni dają też mi bardzo dużo motywacji. Nie? I zmotywowany Mateusz Różak, dziękuję bardzo, wracamy do walki. Dziękuję ślicznie, zapraszam do oglądania Fight Time'u. O ty! A dobra, masz jeszcze gadać Fight Time.